Kongres Nowej Prawicy. Ja, ponieważ lewica walczy o tak zwany postęp, ja chciałbym pomóc lewicy i zwrócić uwagę, że ideologia gender, przepraszam, nauka gender nie jest wcale taka ideologia jednak, dobrze, nie jest wcale tak postępowa. Utopia chciałbym gender, najlepiej mówić utopia. Więcej odwagi lewicy i w związku z tym przeczytać taki króciutki apel. To jest apel wystosowany przez kampanię przeciw królikofobii oraz Fundację na rzecz transkrólicyzmu. Szanowni Państwo, jesteśmy królikami. Niestety, królikami urodzonymi w ciałach ludzi. Zawsze czuliśmy się królikami. Niestety, w zacofanych tradycją rodzinach oraz zaściankowych przedszkolach narzucano nam od dzieciństwa tożsamość ludzi. Kazano nam się ubierać jak ludzie i bawić jak ludzie. To kultura narzuciła nam to, że mamy być ludźmi, mimo że w głębi duszy zawsze chcieliśmy skubać trawę na łące. A to przecież nie ciało, nie biologia określa, kim jesteśmy. Co więcej, teraz jako dorośli ludzie, przepraszam, dorosłe króliki, dzięki odwadze waćpanny Anny Grodzkiej postanowiliśmy się temu sprzeciwić. Przywdzialiśmy dumnie królicze uszy i zamiast chodzić po ulicach, kicamy. Niestety, znane z nietolerancji polskie społeczeństwo ma nas za wariatów i zwraca się do nas pogardliwym określeniem, nazywając nas ludźmi. Czy to długie jeszcze jest? Codziennie, już koniec. Codziennie czujemy oddech ich agresji na naszych plecach. Przepraszam, grzbietach. Domagamy się tolerancji i szacunku. Na koniec upominamy się również o wszystkich Napoleonów w domach wariatów. Mają prawo czuć się Napoleonami, więc powinni również zasiadać w Sejmie. Pytanie tylko, jak długo wytrzymaliby z tymi wariatami, którzy już tam są. Dziękuję bardzo. Sądził ksiądz, że wojna kościoła z gender skończy się kabaretem, tak jak u nas w programie? Czy kabaret należy do życia. Ponieważ jest to szczególnie, jak jest dobrze zrobione. Ponieważ kontakt z ideologami gender, ja bym prosił o przekazywanie tego apelu, żeby poszli dalej odważnie w walce o postęp i tolerancję. Dziękuję, no my się jest... No, myślę, że jest to jakieś wartościowe dzieło literackie. I może przy tym talencie pan by się zajął stworzeniem jakiegoś kabaretu. Potrzebujemy takich ludzi. Jeśli tylko to przysłuży się walce z takimi niebezpiecznymi ideologiami, to oczywiście. Można dyskutować na kabarety też, z uśmiechem. Ksiądz dr Dariusz Oko był państwa i naszym gościem.